Jarosław Panek, Grant Luxury Outlet. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Festiwal piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. To zawsze ogromne wydarzenie muzyczne. I przyznam się, że o ile przy Oscarach filmowych, Globach rozmawiamy o strojach gwiazd, to tutaj jednak dyskusje zdominowane są przez piosenki. I chyba słusznie, że tak jest. wrażenie, może że to ostatni taki festiwal, gdzie jeszcze się tak. mówi o, o tym, co artyści śpiewają. Tak. No, ale my dzisiaj popatrzymy, Ty popatrzysz fachowym okiem na to, jak się noszono. Na Eurowizji. No tak, rzeczywiście. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa obserwacja, i być może już powstały tego nie wiem, a może powstaną prace, może magisterskie, może doktorskie, o tym właśnie, jak się ubierano na Eurowizji, bo myślę, że to jest doskonałe studium przypadku jednocześnie taka trochę historia mody światowej w pigułce, bo jednak, co by nie powiedzieć, nawet jeśli się mówi, że to jest festiwal kiczu, tandety i wiele epitetów kieruje wobec tego festiwalu, z czym się nie zgadzam generalnie, bo to wcale tak nie jest. Są tam też i dobre piosenki, i jest to. Co by nie powiedzieć, show na światowym poziomie pod każdym względem. Wylansowano wiele przybyw. Ale oczywiście i Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że zna te piosenki właśnie dlatego, że kiedyś były na Eurowizji. Natomiast rzeczywiście rządzi się on pewnymi swoimi prawami i był taką emanacją trochę mody światowej właściwie już, no jest 60 lat, bo pamiętam, że mam ponad 60 tak. lat, więc ja sobie zadałem taki trud. Zresztą oglądam niemalże bieżąco to oglądam wszystkie do starych festiwali Eurowizji. Sięgam. Jestem wielkim fanem w ogóle tego festiwalu. Więc zwracam uwagę na to, jak się tam ludzie ubierają, zarówno prowadzący, jak i artyści, i mam wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących tego festiwalu. Rzeczywiście był i jest to, wydaje mi się, ciągle festiwal, który pewne trendy w modzie także kreuje, czego się nie dostrzega i nie docenia. Natomiast absolutnie tak jest. Widać tam, można powiedzieć, dwa nurty, jeśli chodzi o artystów, o ich stroje, o to, co próbują nam przekazać swoimi strojami. Pierwszy dotyczy gwiazd prowadzących, prezenterów telewizyjnych najczęściej, którzy zachowują pewien kanał, mody I właściwie od lat, można powiedzieć, 60. do dzisiaj, to są ludzie zawsze bardzo elegancko ubrani, to są panowie w garniturach, to są panie w długich sukniach, takich właśnie jak chociażby na Oskarach, czy na, na nagrodach Grammy, czy, czy innych wydarzeniach tych takich bardzo towarzyskich najwyższej półki show biznesu. I tutaj jest tak samo, więc tu pewien kanon stały, pewien dresko to obowiązuje i tu się niewiele zmienia. Gdybyśmy patrzyli na suknie prezenterek, które no, rok temu nie było festiwalu, ale powiedzmy dwa lata temu, czy trzy lata temu, na te suknie, które zakładały one lat temu 30, to byśmy nie zauważyli wielkiej różnicy. Okazuje się, że ta klasyka ciągle jest taka sama, i tutaj nic odkrywczego nie znajdziemy. Czyli ten kanon jest. Absolutnie jest. To są długie suknie do ziemi, często właśnie błyszczące, często z cekinami, często z, z kamyczkami. Bardzo podobne. Właściwie my rozróżniamy to, że to są różne póki tylko po tym, że na przykład no, w tej chwili na internecie te stare festiwale, czy są nagrywane w innych technologiach, i po prostu widzimy, że to jest po prostu festiwal nie wiem, sprzed lat 40, a no, też pięciu, inny makijaż, makijaż tak fryzury, bardziej to jest bardziej widoczne, natomiast broń, może nie strój. Więc jednak klasyka w młodzież istnieje. I to dobrze, to pierwszy budujący pozytywny wniosek. Drugi wniosek: sami artyści. No tu mamy ogromny przekrój. To, co się dzieje tutaj, jest warte uwagi, warte pochylenia się nad tym. I tu znowu możemy tych artystów podzielić na dwie grupy. Mamy artystów, którzy też ubierają się klasycznie. No i mamy artystów poszukujących. Widać bardzo wyraźnie na festiwale w Eurowizji, że strój to jest coś, to jest narzędzie dla nich, przy pomocy którego próbują zaistnieć. To ma pewne uzasadnienie oczywiście, bo trzeba pamiętać, że to jest jednak widowisko telewizyjne i zawsze artyści mieli trochę problem ze strojem. Tak naprawdę oni go nie mieli tylko wtedy, kiedy festiwal był czarno-biały, bo pamiętajmy, że zaczynał jeszcze w telewizji czarno-białej. Tak. No i wtedy powiedzmy nie miało też takiego znaczenia, ani kolor, a właściwie no liczył się trochę krój, ale to wszystko było szare, to były tragiczne jakości sygnału telewizyjnego, więc no, niewiele tak generalnie było widać, prawda? Te pierwsze festiwale ale były bardzo takie, powiedziałbym, och, myślę, że każdy Dom kultury powiatowy w naszym województwie, dziś robi dużo lepsze imprezy, scenografię, technikę i wszystko niż te pierwsze festiwale, takie, no, paneuropejskie. Za takie się miała. To były czas, oczywiście. No i właściwie powiedzieć, że lata 60. to była wśród artystów także, klasyka, klasyka, klasyka. To byli panowie pod krawatami w muszkach, w garniturach, czasami we frakach, to były panie w długich balowych sukniach, ci, którzy wygrywali festiwale też. Tak byli ubrani. Więc całe lata 60. to był festiwal elegancji, m, takiego stonowania, takiej powiedziałbym society, a więc wytworności, zupełnie bątą. To, wszystko to, co nam się kojarzy z taką absolutnie modą z wyższych sfer, to wszystko królowało na festiwale w Eurowizji. Pierwsza rewolucja nastąpiła wtedy, kiedy nastąpiła rewolucja technologiczna, jest telewizja kolorowa. Bo nagle artyści odkryli, że przecież się można pokazać w kolorze, przecież więcej widać, przecież w ten sposób można być zapamiętanym. Ale o tym opowiesz już za tydzień. Dzień. Jarosław Panek, Grant Laksary Outlet. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.